Dzisiaj dotkniemy też pewniaka maturalnego, tym razem z geografii społeczno-ekonomicznej, więc zapraszam. Zaczynam standardowo od zadania z geografii fizycznej, jednego z pierwszych zadań. Podaj jedną wspólną cechę środowiska przyrodniczego Kazimierza Dolnego i Bochotnicy oraz jedną różnicę odnoszącą się do cech środowiska społeczno-gospodarczego tych miejscowości. Ok, żeby pomyśleć o tym zadaniu, potrzebujecie mapę, no to wytężcie wzrok i pomyślcie. No jak widzicie, cały czas podkreślam Wam słowa kluczowe, one tu dwukrotnie są powtórzone, nie zawsze tak komponują polecenie, więc proszę, żebyście uważali na to, bo to jest niezwykle istotne, że macie podać wspólną cechę środowiska przyrodniczego tych miejscowości, czyli wymienię Wam, na co możecie wytężać wzrok. Zatem możemy patrzeć na lasy, na wody, na skały, na jakieś wąwozy, dodatkowe obiekty w ukształtowaniu terenu i właśnie na samo ukształtowanie terenu. Bo jak uczniowie mają porównywać często dwa obszary na mapie w czynnikach przyrodniczych, to wiedzą, że las, woda, ale nie myślą o ukształtowaniu terenu, czyli o poziomicach. Po nich widać bardzo dużo, widać wysokość nad poziomem morza i po urozmaiceniu poziomic widać też, czy ten teren jest płaski, czy jest zróżnicowany, tak? Więc patrzymy sobie na te rzeczy. No i tu przyrodniczo można właśnie porównać zarówno lasy, wody, za chwileczkę. I teraz druga część, różnica w zakresie środowiska społecznie-gospodarczego, czyli macie podać różnice takie, jakie widać na mapie. Mogą Wam napisać społeczno-gospodarcze, a mogą Wam napisać pozaprzyrodnicze, a mogą też napisać antropogeniczne i wszystko to będzie to samo. I tutaj pierwszą rzecz, którą ja Wam radzę zwracać uwagę, to są drogi. To jest taka prosta rzecz zawsze do porównania w obszarach czy w miejscowościach, ale proszę, żebyście używali do tego legendy. Legendy, na której przeczytacie, co oznacza żółta droga, a co oznacza biała droga. I wtedy formułujecie ładne zdanie, że jedna miejscowość ma drogę na przykład wojewódzką, a druga ma drogę lokalną. Poza drogami możemy porównać gęstość zabudowy, występujące zabytki. Skoro gospodarka, to może na mapie będą też obiekty przemysłowe, może będą kopalnie, tak? Rzeczy, które stworzył człowiek. No i wpatrujmy się teraz w to zadanie, co tutaj wypatrzyliście. W cechach przyrodniczych przykładowe odpowiedzi, to nie znaczy, że tu jest tylko to. Obecność dolin zrzecznych, wzdłuż których rozciągnięta większość zabudowy obu miejscowości. Czyli zobaczcie takie proste zdanie, gdybyście napisali, że przez obie miejscowości przepływają rzeki, byłaby tutaj w porządku. Podobna wysokość bezwzględna, no tutaj przydałaby się lupa, którą przypominam, możecie mieć i odczytać, ja nawet tu nie widzę, szczerze mówiąc, gdybym miała kartkę i lupę, no jaka wynosi wysokość, ale zobaczcie, zaznaczę Wam podpisane poziomice, przy Bochotnicy widzę 160 i przy Kazimierzu też widzę 160 metrów nad poziomem morza, czyli faktycznie one leżą na podobnej wysokości. Występowanie wąwozów w dolinach rzecznych, i tu by się przydała jeszcze też legenda, wąwozy mamy tu zaznaczone i one faktycznie w obu miejscowościach są. Myślę, że gdyby napisać o zalesieniu, że wokół miejscowości są lasy, a są, też by była to jak najbardziej poprawna odpowiedź. Różnice w zakresie społeczno-gospodarczym. Kazimierz Dolny jest siedzibą Urzędu Miasta, a Bochotnica nie. Nie macie tego wiedzieć z pamięci, tylko popatrzcie, w Kazimierzu mamy ten skrót UM, Urząd Miasta. Pewnie też w legendzie był objaśniony. Kazimierz Dolny w większym stopniu niż Bochotnica pełni funkcję turystyczną, o czym świadczą muzea, zabytki, architektury, bazy noclegowej. No więc gdyby napisać, że Kazimierz Dolny ma więcej takiej infrastruktury turystycznej, byłoby w porządku. No i właśnie drogi. Przez Bochotnicę przebiega droga wojewódzka, żółta droga, odczytujemy z legendy, i dominuje tam ruch tranzytowy, a do Kazimierza tylko drogi lokalne.
No okej, pewnie jeszcze coś tu się dałoby wymyślić. Możecie pisać w komentarzach, jak coś Wam jeszcze przyszło do głowy. No i teraz mówiłam, pewniak maturalny, fazy urbanizacji. Jacie, jak to jest często na maturze. Na schemacie przedstawiono model rozmieszczenia ludności miasta w wybranych fazach urbanizacji, które oznaczono numerami 1-3. Uzupełnij tabelę, dobierz do wymienionych głównych przyczyn rozwoju danej fazy literę A albo B, którą oznaczono fotografię ilustrującą skutek tej fazy. Podaj numer linii 1, 2 lub 3 odnoszący się do zmian w rozmieszczeniu ludności miasta, które znajduje się w tej fazie rozwoju. No i w tabelce czytam. Przyczyny rozwoju danej fazy: deglomeracja przemysłu, rozwinięta motoryzacja, wzrost konsumpcji. Wybierzcie literki. No to zanim podam odpowiedź, to powiem tak. Matko, dziesiątki razy były zadania nawiązujące do tego wykresu, który jest łatwy, przyjemny i zrozumiały. Jedyne, co musicie zapamiętać, to te nazwy. Mamy piękny wykres, który obrazuje to, w jaki sposób postępuje urbanizacja w miastach i wrysowane są fazy. Słuchajcie, pójdę od jedynki. Jedynka to będzie ta kreska pomarańczowa. I teraz, jeżeli kreska jest wyżej na środku tego wykresu, to oznacza, że ludzie skupiają się do centrum miasta. Zatem w pierwszej, w jedynce, w fazie pierwszej, mamy urbanizację wstępną. Tak się ona nazywa. I tutaj w urbanizacji wstępnej ludzie idą do miasta, powiększają miasto, centrum, tak? Zawsze lubię, żebyście myśleli o tym na przykładzie Polski. Słuchajcie, Polska była w tej fazie urbanizacji wstępnej gdzieś tam w latach 70., kiedy zaczął rozwijać się intensywnie przemysł ciężki i budowały się te wszystkie miasta, rozbudowywały. I teraz później miasto miało już tyle ludzi, że zaczęły kolejne osiedla, lata 80., bloki, spłyty, mnóstwo ich narasta i miasto nabiera wielkości i to jest wtedy faza druga, suburbanizacja, miasto się rozrasta. No na naszym polskim gruncie to będą te wszystkie bloki spłyty, które macie pewnie w każdym mieście. Tak wygląda to w Polsce, ale w Ameryce Południowej taka suburbanizacja wyglądała dużo gorzej, bo nie było bloków spłyty, tylko były slumsy. I tam właśnie w tej suburbanizacji charakterystyczne są te slumsy. Potem następuje faza trzecia, która przyszła w Polsce, no tak mniej więcej około roku 2000, to już dobitnie. I ludzie zmęczyli się tym miastem, blokami, malutkimi mieszkaniami, płytą i powiedzieli, moim marzeniem jest mieć dom. I wyprowadzili się pod miasto. Dlatego w trójeczce, która nazywa się desurbanizacją, wzrasta mi... jakby wyższe mam, zobaczcie tu na tym wykresie, wyżej jest poza miastem niż w centrum miasta, tak? To nie są ludzie, którzy wyprowadzili się 50 km od miasta. Oni na ogół się wyprowadzili tuż pod miasto, żeby mieć tam dom na wsi, chociaż nie spełnia on funkcji wiejskich i sobie dojeżdżać szybciutko do pracy w mieście, bo będą pracować dalej w usługach. No i mam jeszcze fazę czwartą, w której niby oficjalnie Polska nie jest, ale jak przyglądam się temu, co się dzieje w Warszawie i w Krakowie, to myślę, że już w niektórych miastach jest ta faza i to jest reurbanizacja, kreska błękitna, czwóreczka. Jej nie ma na tym zadaniu maturalnym. Zobaczcie, gdybym narysować chciała reurbanizację, to tak, część ludzi zostaje pod miastem, ale część ludzi wraca z powrotem do miasta. To, co mam teraz na czerwono, to jest ta czwórka, reurbanizacja. No i to są ludzie, którzy nie chcą już dojeżdżać, nie chcą już stać w korku i oni chcą mieć apartament w centrum, ale uwaga, w centrum, które najlepiej jakby przeszło już rewitalizację i jakby było nowiutkie, tak, czyli stara kamienica w apartamentowiec zamieniona. Tak się dzieje w Warszawie. Ludzie, co mieli domy pod Warszawą, chcą dzisiaj mieszkać w centrum miasta, no i ceny apartamentów idą wtedy w górę. No przecież ten wykres jest wspaniały, logiczny. Mam nadzieję, że zrobicie każde zadanie. Idę do treści tego zadania. Deglomeracja przemysłu, jeszcze to wyjaśnię.
przemysł może mieć aglomeracja przemysłu, mogę mówić, kiedy lokalizujemy przemysł w centrum miasta i deglomeracja, kiedy go rozpraszamy i lokalizujemy pod miastem. Czyli przemysł pod miastem, rozwinięta motoryzacja, mogę swobodnie dojeżdżać między swoim domem a miastem, wzrost konsumpcji, czyli ludzie chcą mieć ogródek, dom, płot, dwa samochody. No to o której ja fazie opowiadam? Oczywiście, że opowiadam o trójeczce, o dezurbanizacji, no i z tych dwóch zdjęć bardziej to pasuje do zdjęcia B, gdzie mam te pięknie, równiutko pod miastem ustawione domki. I kontynuujemy to zadanie 21.2. Podaj przykład rozwiązania w sferze społeczno-ekonomicznej, które może posłużyć podniesieniu jakości życia mieszkańców w obu suburbiach, takich jak przedstawiono na fotografiach, uzasadnij odpowiedź. No to dwie rzeczy. Mamy tu słowo suburbia, dzielnica położona na krańcu wielkiego miasta. Oba się od siebie różnią, bo zobaczcie, ten przykład A to są obrzeża miasta, a przykład B to są ludzie, co wybudowali tuż jak najbliżej miasta swoje domy. Ale dla jednych i drugich macie znaleźć jedno rozwiązanie i uwaga, w sferze społeczno-ekonomicznej nie możecie nic pisać o ochronie środowiska, tylko jak ułatwić ludziom pracę, transport, edukację jednym i drugim. No to jedziemy przykłady. Doprowadzenie linii szybkiej komunikacji podmiejskiej, kolejowej lub metra. Pomoże w obu? No pewnie, tym pierwszym. W obu suburbiach występuje duża gęstość zaludnienia i potrzeba sprawnego dojazdu do centrum miasta. Jedni i drudzy chcą się do samego ścisłego centrum szybciej dostać. Jedni i drudzy będą mieć korki. Jedni i drudzy marzyliby o metrze, pewnie w tym zdjęciu A, bardziej metro, w tym zdjęciu B, nie wiem. Może kolej, tak? Poza tym, że ludzie dojeżdżają samochodami, pewnie Wy też to znacie, ludzie mają dzieci, dzieci dorastają i potem dzieci jeżdżą w różnych porach, więc jak uczniowie do mojej szkoły dojeżdżają, to nie zawsze z rodzicami, jeżdżą PKS-ami, pociągami, a akurat w mojej szkole jest bardzo dużo uczniów spod miasta, więc wiem, co mówię. Drugie rozwiązanie. Inwestycje na przedmieściach w obiekty usługowe w różnych sferach edukacji, kultury, handlu, zaspokajające społeczne potrzeby ludności. Rozwój usług ograniczyłby konieczność przemieszczania się dużymi strumieniami ludności, w tym dzieci i młodzieży, do centrum, do pracy i stwarzałby miejsca pracy. No, czyli gdyby było miejsce pracy pod miastem i ktoś by ją znalazł, to by już nie jeździł codziennie w tych korkach, troszkę by je, zobaczcie, rozładował. Więc jeśli postawicie w tych miejscach sklep, wielki, no to ludzie nie będą musieli jeździć. A jeśli dołożycie do tego jeszcze jakiś obiekt kulturalny i piekarnię i się okaże, że w ogóle do miasta takiego ścisłego centrum nie musisz się ruszać, to też i jednym i drugim pomożesz. No z tymi sklepami też się trochę zmienia, bo kiedyś jeździliśmy wiecznie do dużych sklepów, a teraz zobaczcie, jaki monopol ma Żabka i Żabka jest na każdym roku i ludziom trochę się też już znudziło jeździć do tych dużych sklepów, więc jak robię małe punkty usługowe, to ludzie też chętnie z nich korzystają. No to chcę być spokojna, że zadanie z faz urbanizacji na maturze zrobicie. Dziękuję.